31 grudnia, Sylwester. Czy pamięta pan swojego pierwszego Sylwestra bez rodziców i co pan wtedy takiego nawyczyniał? No, pamiętam wiele imprez bez rodziców, tak? Miałem to szczęście, że moja mama, inaczej niż rodzice innych kolegów, jak gdzieś wychodziłem, wyjeżdżałem, to mówiła zawsze: zanocuj u kolegi, nie wracaj po nocach, żeby było bezpiecznie, więc różne rzeczy wyczyniałem. No pewnie można sobie przypomnieć jakiś balkon zimową porą, gdzie się przysnęło, że tak powiem, po tańcach, powiedzmy, tak? Nie, no tak. Bywało wesoło. Dariusz Mieduski był bardzo dobrym tancerzem. Jest dalej. Pan również? W mojej ocenie tak. Żona mówi zupełnie coś innego, ale to pewnie ja mam rację.